W tym filmie zrobimy sobie kilka przykładów, żeby poćwiczyć, jak się podnosi iloczyn bądź iloraz do jakiejś potęgi. Będziemy tutaj zajmować się całkowitymi potęgami, zarówno dodatnimi, jak i ujemnymi. No to pierwszy przykład weźmy sobie taki. Powiedzmy, że mamy wyrażenie 3 do potęgi minus ósmej razy 7 do potęgi trzeciej i to wszystko do potęgi minus drugiej. No jak zwykle zachęcam cię, wciśnij pauzę, spróbuj najpierw samodzielnie to rozwiązać. No dobrze, no to jak mamy taki iloczyn i podniesiony do jakiegoś wykładnika, no to wiemy, że to jest to samo, co każdy z tych czynników podnieść oddzielnie do tego wykładnika, do tej potęgi. Czyli to będzie tutaj iloczyn tego pierwszego czynnika do potęgi minus drugiej, razy ten drugi czynnik do potęgi minus drugiej. Ten pierwszy czynnik to jest 3. Do potęgi minus 8, a ten drugi to jest 7 do potęgi trzeciej. Dobrze, teraz skorzystamy z innej własności potęgowania. No To była jedna własność, jak to się zachowuje przy obliczaniu iloczynu. Teraz jak mamy jakieś wyrażenie potęgowe i jeszcze do jakiejś potęgi, no to wiemy, że trzeba te wykładniki przez siebie pomnożyć. Czyli tutaj będzie 3 i teraz minus 2 razy minus 8 to będzie plus 16, czyli. To wyrażenie to jest 3 do 16 i ono jest pomnożone przez wynik tego działania, a tutaj mamy 7 do potęgi 3 razy minus 2, czyli razy 7 do potęgi minus 6. No i moglibyśmy to zostawić w takiej postaci, bo to już jest wyrażenie uproszczone. I tutaj trudno jest je bardziej uprościć, no ale można je zapisać w innej równoważnej postaci. Bo tutaj mamy ujemny wykładnik, minus 6, więc możemy zapisać to w postaci ilorazu, za to z dodatnimi wykładnikami. Czy to jest 3 do 16 podzielone przez 7 do 6. I to jest dokładnie to samo wyrażenie, znaczy inne wyrażenie, które ma dokładnie tę samą wartość. No i teraz możemy powiedzieć, że to jest prostsze, to, czy to jest prostsze, to, czy, tak czy tak możemy to zostawić. No oczywiście moglibyśmy tutaj na początku też zacząć od tego, żeby zauważyć, że tu mamy. Ujemny wykładnik, czyli to, że to jest tak naprawdę odwrotność tego. Moglibyśmy na początku napisać, że to jest 7 do 3, podzielone przez 3 do 8 i całość do minus 2 i wtedy zająć się tym jak, tak jak ilorazem. Tutaj mamy iloraz. No oczywiście doszlibyśmy do, do tego samego wyniku, który tutaj mamy. Dobrze, zróbmy kolejny przykład. Weźmy sobie tak, jakieś takie wyrażenie. Powiedzmy, że mamy A. Do potęgi minus drugiej, pomnożone przez 8 do potęgi siódmej. I to wszystko do potęgi drugiej, jeszcze. No to znowu tutaj mamy wykładnik, i podnosimy do tego wykładnika iloczyn dwóch wyrażeń, więc musimy teraz każde, każdy oddzielnie z tych czynników podnieść do drugiej potęgi. Czyli tutaj będziemy mieli a do minus drugiej. I do drugiej, a tutaj będziemy mieli a do siódmej, i do drugiej. No to teraz zajmijmy się pierwszym czynnikiem. a do minus drugiej, i jeszcze do drugiej, no to będzie a do potęgi minus czwartej. No i to pomnożone przez wynik tego działania 8 do potęgi siódmej i do potęgi drugiej, czyli to będzie razy 8 do potęgi czternastej. No i to jest już takie uproszczone wrażenie. No to zróbmy jeszcze na koniec jeden przykład. Tym razem może zaczniemy od ilorazu. Powiedzmy, że mamy 2 do potęgi minus 10 podzielone przez 4 do potęgi drugiej, i to wszystko podnosimy do potęgi siódmej. No to podobnie jak dla iloczynu, tak samo jest dla ilorazu. Tutaj możemy każdy zarówno licznik, jak i mianownik oddzielnie podnieść do tej potęgi siódmej, czyli będę miał. 2 do potęgi minus 10 i całość do potęgi 7, podzielone przez 4 do potęgi drugiej i to też podniesione do potęgi siódmej. Czyli tak samo jak dla iloczynu, tak samo jest dla ilorazu. Oddzielnie licznik i mianownik podnosimy do potęgi 7. No dobrze, no to teraz znowu mamy tutaj takie wyrażenie potęgowe, jeszcze jakieś potęgi. No to wiemy, już to wiele razy ćwiczyliśmy, że trzeba pomnożyć przez siebie te wykładniki. Czyli tutaj będę miał 2. I minus 10 razy 7, czyli to będzie potęga minus 70. A w mianowniku mam 4 do potęgi drugiej i do 7. no to muszę wziąć 4 do potęgi 2 razy 7, czyli to jest 4 do potęgi 14. No i ktoś by mógł pomyśleć, że to już jest koniec, że to wyrażenie już uprościliśmy tak jak się da, ale tutaj akurat okazuje się, że to się da jeszcze bardziej uprościć. Dlaczego? Ano dlatego, że Czwórka jest potęgą dwójki. 2 do kwadratu to jest, to jest 4. Czyli tutaj mogę zamienić to w ten sposób, żeby mieć tę samą podstawę, a wtedy to się da jeszcze bardziej uprościć. Czyli tutaj napiszemy sobie, licznik napiszemy bez zmian, że to jest 2 do potęgi minus 70, a w mianowniku zamiast czwórki, tutaj zamiast tej czwórki napiszemy 2 do potęgi drugiej. No, i teraz 2 do potęgi drugiej podnosimy do potęgi 14, tak jak było. No i teraz znowu skorzystamy z tej samej własności. Tu mamy 2 do minus 70 w liczniku, a w mianowniku mamy 2 do potęgi drugiej. I to jeszcze do 14, czyli musimy pomnożyć 2 razy 14. i Dostaniemy 2 do potęgi 28. No i teraz mamy 2 do minus 70 podzielić przez 2 do 28. No jak mamy. Tę samą podstawę, to możemy tutaj napisać, że to jest 2 do potęgi, która jest różnicą tych, tych dwóch wykładników. Dlatego, że dzielimy przez 2 do 28, czyli musimy od tego wykładnika odjąć ten wykładnik w mianowniku, czyli mamy minus 70, od tego odejmujemy 28, czyli ostatecznie dostajemy, że to jest 2 do potęgi minus 98. No i teraz to już jest. Naprawdę tak uproszczone. Wyrażenie, że bardziej się nie da.